Tak jak dzisiaj byłyśmy, dzisiaj na Mazowieckiej 11, a w Domu Artysty Plastyka, no to proszę oglądać, proszę Państwa, i słuchać tego radia. Pop FM Europończyka. Barbie, Baby, tydzień temu CBA zatrzymało 5 osób. Adwokata Roberta N., byłego zastępcę Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R., jego rodziców Wojciecha R. i Alinę D. oraz architekta Marcina L. Wszystkim postawiono zarzuty udziału w oszustwie na szkodę spadkobierców przedwojennych nieruchomości. Robert N. i Jakub R. usłyszeli ponadto zarzuty korupcyjne. Sprawa dotyczy uchybień przy reprywatyzacji działki pod dawnym adresem Chmielna 70 w ścisłym centrum stolicy. Na temat reprywatyzacji w Warszawie głos zabrała premier Beata Szydło. Powiedziała, że kolejne zatrzymania dają nadzieję na wyjaśnienie wieloletnich patologii. Bardzo się cieszę, że w tej chwili te postępowania ruszyły pełną parą i że sprawa jest wyjaśniana, dlatego że to się należy mieszkańcom Warszawy, to się należy obywatelom. Patologie, które przez wiele lat były ukrywane przez poprzedni rząd, było przyzwolenie na to, ażeby taki proceder był podejmowany, muszą być napiętnowane, ale przede wszystkim muszą być konsekwentnie niwelowane. I w tej chwili ten proces postępuje. O nieprawidłowościach przy reprywatyzacji w stolicy rozmawiano też na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy. Sesja zwołana została na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wiele nieprawidłowości związanych z reprywatyzacją w stolicy wiązało się z kwestią ustanawiania kuratora osób nieznanych z miejsca pobytu. Mówił o tym wiceprezydent miasta Witold Pal. Jak podkreślał, zaniedbania dotyczyły między innymi rozwiązanego w ubiegłym roku Biura Gospodarki Nieruchomościami w Stołecznym Ratuszu, którego dyrektora odwołała w ubiegłym roku prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc. Bardzo słaba aktywność Biura Gospodarki Nieruchomości to przede wszystkim pasywność przy, wydaje się, oczywistym obowiązku występowania o uznanie za zmarłego. Nie stwierdziliśmy takiego przypadku. Pracownicy BGN występowali z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, bez szczegółowej analizy dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, a także z pominięciem zdrowo-rozsądkowego podejścia, z którego z dużym prawdopodobieństwem można było przypuszczać, że osoba nieznana z miejsca pobytu nie żyje i należy poszukiwać i następców prawnych zamiast ustanawiać kuratora. Witold Pal zwracał uwagę, że w tej sprawie zawiniły też sądy oraz sami kuratorzy. Sądy nie weryfikowały, czy osoba nieznana z miejsca pobytu żyje i ustanawiały kuratora dla osób, które dawno już nie żyły. Kurator, często będąc innym uczestnikiem postępowania, nie dbał o interesy osoby zastępowanej, a dbał przede wszystkim o swoje interesy. W przypadku jednej nieruchomości kurator w wyniku przeprowadzonego postępowania o zniesienie współwłasności sam nabył udziały w nieruchomości należącej do osoby, dla której sprawował kuratelę. Pytam, gdzie były organy państwa, które miały obowiązek chronić nas przed tego rodzaju zdarzeniami. Radny PiS Paweł Terlecki podkreśla, że ostatnie zatrzymania dowodzą oczywistych nieprawidłowości w Stołecznym Ratuszu. To jest czarny dzień warszawskiego samorządu, kolejny czarny dzień warszawskiego samorządu, skoro zatrzymane są osoby, które są czynnymi pracownikami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. No to niestety jeszcze jeden dowód na to, że ten nadzór nad tymi postępowaniami zwrotowymi był żaden, że urzędnicy nie wykonywali swoich podstawowych obowiązków. Cieszymy się, że zatrzymywane są osoby odpowiedzialne za przekręty przy reprywatyzacji, ale to są pionki. Odpowiedzialni za przekręty są politycy najwyższej rangi i wysocy urzędnicy, ocenił wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz15. Tyszka podkreślił, że jego klub czeka, by Sejm rozpatrzył projekt zakładający powołanie Komisji Śledczej do spraw reprywatyzacji. 26 marca odbędzie się referendum gminne, zdecydowała Rada Warszawy. Mieszkańcy stolicy odpowiedzą na pytanie, czy są za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Projekt w sprawie przeprowadzenia referendum złożył Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych PO w Radzie Warszawy. Przeciwko inicjatywie są m.in. radni PiS. Poseł PiS i autor projektu ustawy metropolitalnej Jacek Sasin uważa, że tak postawione pytanie jest absurdalne. Rada Warszawy chce pytać warszawiaków o to, czy przyłączać gminy do Warszawy. W tym projekcie takiego pomysłu nie ma, nigdy nie było. Ten projekt zakładał zachowanie samodzielności wszystkich gmin tworzących warszawską metropolię. To referendum przegłosowane przez Platformę jest absurdalne. Pytanie jest zupełnie nieprzystające do rzeczywistości, do jakichkolwiek zamiarów, które były w tej sprawie prezentowane. Opozycja zarzuca Prawu i Sprawiedliwości brak konsultacji społecznych w sprawie projektu. Ktoś z góry ustalił, jak ma wyglądać metropolia, nie pytając samorządów, jak dziś wygląda ich współpraca ze stolicą, mówił wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.
Oto wnioskodawcy narysowali na mapie jednostkę terytorialną, która jest wielkości Moskwy. Ma 2,5 tysiąca km². Wystarczy, że zderzycie Państwo te cyfry z jednostkami terytorialnymi, jakie funkcjonują w innych krajach. Berlin 891 km², Budapeszt 525, Warszawa obecnie 517, Wiedeń, który przywoływany jest jako przykład 414, no i w końcu Paryż 105 km². To jaka będzie Wielka Warszawa kontra Paryż? 25 razy taka. W odpowiedzi Jacek Sasin stwierdził, że projekt klubu PiS o ustroju miasta stołecznego Warszawy w najbliższym czasie nie będzie procedowany w parlamencie. Najpierw odbędą się szerokie konsultacje z samorządami i mieszkańcami. Rozpoczną się one w tym tygodniu od spotkania organizowanego przez wojewodę mazowieckiego. Zapowiadam również takie kolejne spotkania zarówno w gronie samorządowców, bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, ale również, co ważne, panele ekspertów, takie konferencje, na których będzie można wszelkie kwestie budzące wątpliwości w sprawie ustawy metropolitalnej, warszawskiej ustawy metropolitalnej rozwiać. Jacek Sasin uważa, że opozycja próbuje politycznie wykorzystać sytuację. Mamy w tej chwili nakręcaną spiralę kolejnej wielkiej awantury politycznej, tak w sytuacji, kiedy rozpoczynamy dopiero dyskusję nad systemem metropolitalnym Warszawy, nad ustawą metropolitalną. Chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o to, aby z pomocą tej awantury przykryć aferę reprywatyzacyjną w Warszawie. Radny PiS Dariusz Figura podkreślił, że ustawa w sprawie ustroju Warszawy stwarza mechanizmy, które uporządkują cały obszar metropolitalny. To jest rozpoczęcie pewnego procesu, a nie jego zakończenie. Także wszelkie zarzuty, że coś jest uchwalone bez konsultacji, są całkowicie bezzasadne, bo jesteśmy dopiero na etapie zgłoszenia projektu ustaw. Zwracam uwagę, że tak na dobrą sprawę najbardziej oburzające jest to, że państwo ważnym projektem, a kwestia ustroju metropolitalnego uważam, że jest ważnym, próbują przykryć ogromną aferę prywatyzacyjną. Radny niezależny Piotr Guzioł uważa, że projekt metropolitalny jest co do idei słuszny, ale pisany na kolanie. Jego zdaniem, z uwagi na źle postawione pytanie, referendum w Warszawie się nie odbędzie, bo wojewoda uchwałę w tej sprawie uchyli. Ta uchwała dotyczy materii, która w ogóle nie jest przedmiotem debaty publicznej, więc będzie miał podstawę do tego, żeby to uchylić, bo to jest tak mniej więcej, jakbyśmy zrobili referendum, żeby ludziom się żyło lepiej i żeby wszyscy byli szczęśliwi. No oczywiście, że możemy takie referendum przeprowadzić, tylko to nic nie wniesie. Zatem referendum zaproponowane w tym kształcie przez Platformę Obywatelską jest referendum abstrahującym od rzeczywistości, bo nikt nie zamierza włączyć kilkudziesięciu gmin do Warszawy i to byłoby złe rozwiązanie i nikt takie rozwiązanie nie chce. Według pierwotnej wersji projektu Warszawa i 32 sąsiednie gminy miałyby stworzyć wspólny powiat. Posłowie PiS, w tym Jacek Sasin, zapowiadają jednak, że ten projekt jest jedynie bazą do dyskusji i będzie podlegał modyfikacjom. Omówienie funkcjonowania dotychczas przyjętych przepisów oraz plany na bieżący rok. O tym premier Beata Szydło dyskutowała z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem oraz ministrem środowiska Janem Szyszko w ramach cyklu spotkań z szefami poszczególnych resortów. Beata Szydło wskazała, że ministrowie przedstawili obszerne plany prac oraz rozwiązań legislacyjnych. Ministerstwo Środowiska ma bardzo ambitne plany związane z organizowaniem na terenie naszego kraju licznych konferencji związanych z ochroną środowiska, ale również pan minister Jurgiel przedstawił plany zmian systemowych, organizacyjnych, które będą wybiegały poza rok 2017. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przypomniał o przyjętych już rozwiązaniach w sprawie zabezpieczenia przed wykupem polskiej ziemi czy omawianym w Sejmie powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodał, że obecny rok także obfituje w wyzwania. Ważne cele na ten rok to wspólne ramy finansowe, tak zwany omnibus, pakiet ustaw dotyczący uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Przewidujemy szereg spotkań w ramach Trójkąta Weimarskiego, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, tak aby to stanowisko było wypracowane wspólnie. I ważne zadanie to jest wspólna polityka rolna po roku 2020. Mamy przygotowane stanowisko, rozpoczęły się konsultacje. Krzysztof Jurgiel zapowiedział wzmożone działania w ramach doradztwa rolniczego. Resort przejął nadzór nad ośrodkami doradztwa jeszcze w roku ubiegłym. Teraz ma opracować konkretny plan ich funkcjonowania. Do tej pory minister nie miał wpływu na realizację zadań przez doradztwo rolnicze. To będzie bezpośredni instrument oddziaływania na szkolenia, na oświatę, na dokształcanie, na szkolenie rolników. Zmiany mają dotyczyć także funkcjonowania podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo żywności. Resort rolnictwa zamierza je połączyć w jedną inspekcję. Połączeniu ulegną także dwie agencje rolne, które od września mają działać jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Rządowy projekt ustawy w tym temacie jest przed drugim czytaniem w Sejmie.
Prokuratura i służby specjalne zajmą się sprawą Bartłomieja Misiewicza w kontekście informacji medialnych, jakie na jego temat pojawiały się w ostatnich dniach. Biuro prasowe MON poinformowało w komunikacie, że w związku z podejmowaniem i prowadzeniem w ostatnich dniach działań noszących znamiona przestępstwa wobec Bartłomieja Misiewicza, szef MON kieruje do prokuratury wnioski o wyjaśnienie sprawy. Służby specjalne mają zaś ustalić osoby i środowiska odpowiedzialne za inicjowanie i popełnianie przestępstw. O jakie działania chodzi, wyjaśnią na konferencji prasowej minister Antoni Macierewicz. Chodzi o takie działanie jak sfałszowanie konta facebookowego urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej, upowszechnianie informacji o popełnieniu przestępstwa przez urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej, czy realizowanie prowokacji, których celem było upowszechnianie fałszywych informacji na temat urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej. Szef MON, dopytywany o losy rzeczniczka prasowego resortu, powiedział, że jest nadal pracownikiem MON i wykorzystuje urlop. Poinformował, że jego obowiązki jako rzecznika resortu przejęło biuro prasowe, a jako szefa gabinetu politycznego Krzysztof Łączyński. Minister mówił też, co czeka rzecznika po zakończeniu urlopu. No mam nadzieję, no chyba, że zrezygnuje, ale liczę na to, że będzie pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tak. W stanowisku? A to zobaczymy. Bartłomiej Misiewicz poszedł na urlop po tym, jak w mediach zaczęły się ukazywać kolejne artykuły na jego temat. Chodzi między innymi o publikacje opisujące udział w zabawie w jednym z nocnych klubów w Białymstoku. Niektóre media pisały, że rzecznik MON miał tam przyjechać służbowym autem. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński musi przeprosić Mirosława Drzewieckiego za słowa, jakoby były polityk PO miał uczestniczyć w praniu brudnych pieniędzy. Tak orzekł sąd apelacyjny w Warszawie. Wyrok jest prawomocny. Sprawa miała związek z wypowiedzią medialną Mariusza Kamińskiego, który powtórzył zeznania Piotra K., pseudonim Broda, jakoby polityk PO utrzymywał przestępcze kontakty z gangsterami z grupy Pruszkowskiej. Sędzia Marzena Miąskiewicz, uzasadniając wyrok, wskazywała, że powołujący się na cudzą wypowiedź nie jest wolny od obowiązku zachowania staranności w dążeniu do sprawdzania prawdziwości zarzutów zawartych w tej wypowiedzi. Pozwany zaś w żaden sposób nie wykazał, aby podjął działania mające na celu nie tylko stwierdzenie, czy zeznania Piotra K., pseudonim Broda, sprawdzono procesowo, ale nawet czy w ogóle takie zeznania Piotr K. złożył. Pełnomocnik Mariusza Kamińskiego podczas rozprawy apelacyjnej tłumaczył, że jego klient nie formułował zarzutów wobec Mirosława Drzewieckiego w sposób stanowczy i bezpośredni, tylko przekazał informacje o zeznaniach świadka koronnego. Sędzia tłumaczyła jednak, że zarzut zawarty w wypowiedzi nie musi być sformułowany wprost. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał zarządzenie o wygaśnięciu mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, któremu CBA zarzuca złamanie ustawy antykorupcyjnej. Czarnek poinformował, że podjął tę decyzję po analizie wszystkich dostępnych mu materiałów, czyli dokumentacji CBA oraz wyjaśnień Żuka. Podkreślił, że zgodnie z opiniami prawnymi wydanymi w tej sprawie był zobowiązany do wydania zarządzenia zastępczego i nie ma uprawnień, aby je kwestionować. CBA ustaliło, że prezydent Lublina wbrew zakazowi był członkiem Rady Nadzorczej spółki PZU Życie od 1 stycznia 2014 roku do 21 stycznia 2016 roku i osiągał z tego źródła dochody w wysokości ponad 260 tysięcy złotych. Prezydent Żuk utrzymuje, że nie złamał prawa, gdyż pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PZU Życie w imieniu Skarbu Państwa. Krzysztof Żuk zapowiedział, że zaskarży decyzję wojewody do sądu administracyjnego. Do czasu prawomocnego wyroku będzie pełnił swoją funkcję. Konferencje, wystawy oraz zlot klas mundurowych. Rok 2017 obfitował będzie w wydarzenia upamiętniające postać generała Józefa Hallera. O ustanowieniu tego roku rokiem generała zadecydował Senat. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Muzeum Wojska Polskiego minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podkreślił wkład Józefa Hallera w tworzenie naszej niepodległości. Józef Haller rzeczywiście był jednym z twórców polskiej niepodległości, polskiego państwa, ale przede wszystkim tego czynnika państwa polskiego, które zdecydowało o tym, że odzyskaliśmy po latach rozbiorów niepodległość i już jej nigdy nie wypuściliśmy. Był twórcą Legionów wraz z Józefem Piłsudskim. Latem 1920 roku jako dowódca Armii Ochotniczej generał Haller walczył o polską niepodległość na przedpolach Warszawy. Jak zaznaczył minister Macierewicz, była to niezwykła armia całego narodu polskiego rozsianego na różnych kontynentach.
Trzeba pamiętać, że bez siły armii błękitnej, bez siły armii Hallera, zapewne walka o odzyskanie niepodległości i granic, jakie wówczas udało się ukształtować, byłaby nieporównanie mniej skuteczna. W roku 2017 przypada setna rocznica powołania armii generała Hallera. W związku z tym odbędzie się szereg wystaw czy konferencji. Powstanie także film dokumentalny o generale, zapowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Fałkowski. Jest to postać, która musi być przypomniana. Powinna być bardziej obecna w świadomości współczesnych Polaków i absolutnie te zarówno społecznikowskie, jak i polityczne, jak i militarne dokonania generała powinny być nie tylko przypomniane i uwypuklone, ale również stać się takim punktem do i debaty, i do pewnej refleksji. Bo to, co generał Haller sobą reprezentował, to jest również pewien zasób wartości i wzorów, które powinny być obecne w naszej przestrzeni publicznej. W latach 1920-1923 generał Haller stał na czele Związku Harcerstwa Polskiego, a następnie Związku Hallerczyków. Był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym. 28 lat temu, 6 lutego 1989 roku, przedstawiciele władzy i solidarnościowej opozycji zasiedli do rozmów przy okrągłym stole. Miały one doprowadzić do porozumienia i wspólnego rozwiązywania konfliktów społecznych. Obrady zapoczątkowały przemiany polityczne w naszym kraju i w efekcie upadek komunizmu. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 dr Łukasz Michalski, były dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN, to było przełomowe wydarzenie. Pierwsze w tej skali tak istotne w konsekwencjach rozmowy komunistycznej totalitarnej władzy z opozycją. I to jest jakby pierwszy element. Natomiast najważniejsze oczywiście jest taki, że pochodną tych rozmów były późniejsze bardzo ważne wydarzenia, czyli no najpierw wybory kontraktowe i później właściwie no oddanie przez komunistów władzy, no przynajmniej w jakimś stopniu, porozumienia okrągłostołowe, można powiedzieć, po prostu na poważnie rozpoczęły proces transformacji ustrojowej w Polsce. Doktor Łukasz Michalski odniósł się także do tego, dlaczego okrągły stół jeszcze dziś dzieli scenę polityczną. Mówiąc władza i opozycja, dokonujemy pewnego dość krzywdzącego uproszczenia. Znaczy, to była rzeczywiście władza, ale jeśli chodzi o opozycję, to była tylko część opozycji. To znaczy ta część opozycji, z którą władza życzyła sobie rozmawiać. Jak to wówczas mówiono, tak zwana konstruktywna opozycja. Znaczy, krótko mówiąc, taka opozycja, która była gotowa się z komunistami dogadać. Ta reprezentacja tak zwanej strony obywatelskiej, strony solidarnościowej przy okrągłym stole, w istocie rzeczy ona nie reprezentowała nawet solidarności całej. W sensie politycznym główny ton nadawali działacze, no powiedzmy sobie, związani z tym, co Michnik kiedyś nazwał lewicą laicką. A po 21.30 w Polskim Radiu 24 w audycji Historia na Dziś porozmawiamy o tym, co przyniósł okrągły stół. Gościem Tadeusza Płużańskiego będzie historyk Patryk Pleskot. 102 lata skończyła Danuta Szaflarska, aktorka teatralna i filmowa. W dorobku artystycznym ma blisko 80 kreacji filmowych i około 100 teatralnych. Popularność przyniosła jej rola w Zakazanych piosenkach Leonarda Buczkowskiego oraz w Skarbie, tego samego reżysera. Po latach krytycy nazwali aktorkę pierwszą amantką powojennej kinematografii. Danuta Szaflarska od lat 50. ubiegłego wieku była związana z teatrami stolicy. Najpierw współczesnym, potem narodowym i dramatycznym. Gościnnie występowała na niemal wszystkich warszawskich scenach. Artystka otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. w 2007 roku Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odbierając odznaczenie, z poczuciem humoru podkreślała, że długie życie zawdzięcza nieustannej pracy. No jestem szczęśliwa, że mimo tak młodego, tego podeszłego wieku, ciągle gram. I to jakiś dar wielki dla mnie, że jeszcze mogę pracować. Chyba dzięki temu, że pracuję, to żyję tak długo. W 2007 roku wybitna aktorka otrzymała wielką nagrodę dwóch teatrów, radia i telewizji za całokształt pracy artystycznej. Ze wzruszeniem wspominała pierwsze występy, m.in. w Polskim Radiu w 1939 roku. Radio mieściło się w słynnym budynku, który się nazywa Pasta. Słynnym dlatego, że w czasie powstania ciężkie walki czyli nasi chłopcy i zdobyli. W czym wystąpiłam? To były dziady Adama Mickiewicza w reżyserii Leona Schillera. W
ostatnich latach Danuta Szaflarska wystąpiła w filmach Jeszcze nie wieczór, Janosik, prawdziwa historia i W pokłosiu. W 2012 roku zagrała w dokumencie Inny świat, poświęconym jej życiu, a dwa lata później w filmie Grzegorza Jerzyny Między nami dobrze jest. Życzenia zdrowia oraz wszelkiej osobistej pomyślności z okazji urodzin Danuty Szaflarskiej umieściła na Twitterze Kancelaria Prezydenta. A 80. urodziny obchodzi światowej sławy tenor Wiesław Ochman. Artysta urodzony w Warszawie świętuje swój jubileusz w Zawierciu. To tam odbyła się uroczysta wspólna sesja Rady Miasta i Rady Powiatu Zawiercińskiego, podczas której nie zabrakło akcentów muzycznych. Dla miasta to ogromne wyróżnienie, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kazirut. Dla nas olbrzymie wyróżnienie, jesteśmy z tego bardzo dumni. Dla Zawiercia, dla naszego województwa, dla całej Polski postać niezwykle znana i ceniona w całym świecie. Wiesław Ochman do Zawiercia przyjeżdża od ponad 25 lat na koncerty charytatywne. Jak mówi, Zawiercie jest jego jednym z ulubionych miast. Zawiercie w pewnym sensie przypomina mi moją Pragę, w której spędziłem młodość, ale poza tym mam tu bardzo wielu przyjaciół i co najważniejsze, realizujemy tu bardzo piękną myśl wspomagania szpitala powiatowego. Przyjeżdża się na koncert, ale z przyjemnością, to znaczy nie przyjeżdża się do pracy. Prezydent Andrzej Duda, składając życzenia urodzinowe, napisał do artysty: pragnę podziękować za wszystkie wzruszenia i przeżycia estetyczne, których doświadczamy dzięki pana wielkiemu kunsztowi i licznym talentom. Prezydent podziękował też Wiesławowi Ochmanowi za promocję naszego narodowego dziedzictwa za granicą. Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej wybitnej aktorki teatralnej, filmowej, telewizyjnej i radiowej Magdy Zawadzkiej. W studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana w Polskim Radiu trwa benefis artystki. Można usłyszeć fragmenty sztuki teatralnej Lilka, cud miłości, w którym Magdalena Zawadzka gra wraz z koleżankami z Teatru Ateneum, Pauliną Holc, Afrodytą Weselak, Krystyną Tkacz i Joanną Żółkowską. Magdalena Zawadzka zagrała kilkadziesiąt ról w filmach, serialach i teatrze. Ogromną popularność przyniosła jej rola Basi w filmie Pan Wołodyjowski. Aktorka odznaczona została złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Informacje z zagranicy. 748 osób zostało zatrzymanych w ostatnich godzinach na terenie Turcji. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju. Zatrzymani to osoby podejrzewane o związki z tak zwanym Państwem Islamskim. Wszystko w związku z sylwestrowym zamachem w Stambule, do którego przyznali się islamscy fanatycy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Jak poinformowali przedstawiciele ministerstwa, tylko wczoraj zatrzymano ponad 700 osób. Operacja antyterrorystyczna, która trwa od tygodnia, jest prowadzona w 29 prowincjach kraju. Wczorajsze zatrzymania były największymi w jej trakcie. Oprócz podejrzanych, służby zarekwirowały liczne dokumenty, dyski komputerowe, broń oraz amunicję. W sumie w rękach tureckich służb ma znajdować się ponad 1500 osób podejrzanych o związki z tzw. Państwem Islamskim. Chodzi o osoby, które mają powiązania w Syrii i w Iraku, miały być zaangażowane w rekrutowanie nowych członków organizacji islamskiego dżihadu. Według źródeł w tureckim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, część spośród ujętych miała też być zaangażowana w planowanie kolejnych ataków w Turcji. W sylwestrową noc napastnik, który miał być członkiem organizacji Państwo Islamskie, zastrzelił 39 osób w jednym z najpopularniejszych klubów w Stambule. Większość ofiar to obcokrajowcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To właśnie tak zwane Państwo Islamskie odpowiada także za kilka innych zamachów w ostatnich miesiącach w Turcji. W sumie ubiegły rok był dla Turcji jednym z najbardziej krwawych w ostatnich latach pod względem liczby ofiar ataków terrorystycznych. W Awdijiwce i okolicach sytuacja uległa uspokojeniu. Jednak jak donosi ukraińska armia, nie znaczy to, że separatyści zaprzestali ataków. Do ostrzałów na pozycję ukraińskiej armii w pobliżu Awdijiwki i innych odcinkach frontu wykorzystywana jest artyleria. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak podkreślił rzecznik Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleksandr Motyzianek, w ciągu ostatniej doby wspierani przez Rosję separatyści zaprzestali prób szturmu Awdijiwki. Nie oznacza to jednak, że bojówkarze nie ostrzeliwali miasta i pozycji armii w rejonie przemysłowym. Ostrzał trwał 11 godzin. Separatyści wykorzystywali m.in. moździerze, ale też czołgi. Zaprzestali jednak ataków z wyrzutni rakiet Grad. Ukraińskie władze obwodu Donieckiego poinformowały, że ekipom remontowym udało się naprawić zniszczoną w wyniku ostrzału.
ostrzałów sieć energetyczną. W Awdijiwce przywrócono dostawy prądu, wody i ogrzewania. W wyniku trwających od zeszłego tygodnia ostrzałów miasta śmierć poniosło 3 cywili. Ponad 100 budynków uległo uszkodzeniu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniło, że nie dąży do wprowadzenia żadnych zmian w kodeksie karnym dotyczącym przestępstw korupcyjnych. W wydanym komunikacie zapowiedziało, że wcześniej przyjęte przepisy zostaną unieważnione. Rozporządzenie wprowadzone w ubiegłym tygodniu przez rządzącą koalicję socjaldemokratyczną znosiło kary za niektóre przestępstwa korupcyjne, m.in. za wręczenie funkcjonariuszom publicznym łapówki do wysokości 200 tysięcy lei, czyli około 190 tysięcy złotych. Taka zmiana prawa uchroniłaby przed pociągnięciem do odpowiedzialności m.in. Liviu Dragnea, szefa koalicyjnej postkomunistycznej Partii Socjaldemokratycznej. Dragnea jest oskarżony o zdefraudowanie 108 tysięcy lei. Wprowadzenie zarządzenia wywołało w Rumunii największe protesty od czasów upadku komunizmu w 1989 roku. Tylko wczoraj na ulicach rumuńskich miast demonstrowało 500 000 ludzi. A teraz pora na wiadomości sportowe. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Sport. Renata Susałko. Koszykarki Śląz Wrocław pokonały na wyjeździe Basket Gdynia 77-68 na zakończenie 17 kolejki Ekstraklasy. Najwięcej punktów dla zwycięzczyń rzuciła Agnieszka Kaczmarczyk, 18. Śląza objęła prowadzenie w tabeli po tym, jak w sobotę lider Wisła Karpat Kraków przegrał z CCC Polkowice. Śląza i Wisła zgromadziły po 14 punktów. Michał Przysiężny awansował do turnieju głównego challengera tenisistów w Budapeszcie. W ostatniej, trzeciej rundzie kwalifikacji Polak zwyciężył Włocha André Arnaboldiego 6-2, 6-4. Nie doszło do zmian w czołówce najlepszych w światowym tenisie. Agnieszka Radwańska, która w minionym tygodniu odpoczywała, nadal zajmuje 6 miejsce, a prowadzi Amerykanka Serena Williams. Wśród tenisistów na czele plasuje się Brytyjczyk Andy Murray. Najlepszy z Polaków, Kamil Majchrzak, jest 259. Austriacki trener polskich skoczków narciarskich, Stefan Horngacher, zdecydował, że na zawody Pucharu Świata w Azji, w Sapporo i w Pjongczang zabierze sprawdzony skład. Kamila Stocha, Macieja Kota, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Stefana Hule i Jana Ziobro. Pjongczang w Korei Południowej będzie to próba przedolimpijska. W piątek na stadiony wracają po zimowej przerwie piłkarze ekstraklasy. Były szkoleniowiec reprezentacji Jerzy Engel, ale też trener Polonii i Legii Warszawa oraz Wisły Kraków uważa, że jest kilku piłkarzy w naszej lidze, którzy na pewno dodadzą jej dobrej jakości. Jak na przykład nowy nabytek legionistów, piłkarz reprezentacji Czech Tomasz Necit. To jest piłkarz, który świetnie gra w powietrzu, jest bardzo wysoki, potrafi uderzyć głową, a więc myślę, że tego też Legii potrzeba, ponieważ tego i wzrostu, i siły ataku, że o wysokie podania zagrane piłki górą w polu karnym, to właśnie będzie to, co uzupełni w Legii ten zawodnik. Kilka minut po 21 w audycji Sport w Polskim Radiu 24 gościem będzie właśnie Jerzy Engel, obecnie prezes klubu Polonia Warszawa. Andrzej Janisz podejmie temat, czy możliwa jest odbudowa wielkiej Polonii. Zapraszamy nie tylko kibiców piłki nożnej. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. I na koniec jeszcze najważniejsze wiadomości w skrócie. Kolejne 3 osoby zatrzymane w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji w stolicy. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało obecnych i byłych urzędników stołecznego magistratu. Dotąd zatrzymano łącznie już 8 osób, w tym adwokata Roberta N., byłego zastępcę Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R., jego rodziców Wojciecha R. i Alinę D. oraz architekta Marcina L. Sprawa dotyczy uchybień przy reprywatyzacji działki pod dawnym adresem Chmielna 70 w ścisłym centrum stolicy. Rada Warszawy zdecydowała, że 26 marca odbędzie się referendum gminne. Mieszkańcy stolicy odpowiedzą na pytanie, czy są za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Projekt w sprawie przeprowadzenia referendum złożył szef klubu radnych PO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Przeciwko inicjatywie są m.in. radni PiS. Poseł PiS i autor projektu ustawy metropolitalnej Jacek Sasin twierdzi, że tak postawione pytanie jest absurdalne. Według projektu Warszawa i 32 sąsiednie gminy miałyby stworzyć wspólny powiat. Posłowie PiS zapowiadają jednak, że ten projekt jest jedynie bazą do dyskusji i będzie podlegał modyfikacjom.
Prokuratura i służby specjalne zajmą się sprawą Bartłomieja Misiewicza w kontekście informacji medialnych, jakie na jego temat pojawiły się w ostatnich dniach. Jak powiedział szef MON Antoni Macierewicz, chodzi o sfałszowanie konta na profilu społecznościowym Bartłomieja Misiewicza, udostępnianie informacji o popełnieniu przestępstwa przez urzędnika resortu obrony oraz realizowanie prowokacji wobec jego osoby. Bartłomiej Misiewicz poszedł na urlop po tym, jak w mediach zaczęły się ukazywać kolejne artykuły na jego temat. Chodzi m.in. o publikacje opisujące udział w zabawie w jednym z nocnych klubów w Białymstoku. Niektóre media pisały, że rzecznik MON miał tam przyjechać służbowym autem. Rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniło, że nie dąży do wprowadzenia żadnych zmian w kodeksie karnym dotyczących przestępstw korupcyjnych. Zapowiedziało, że wcześniej przyjęte przepisy zostaną unieważnione. Rozporządzenie wprowadzone w ubiegłym tygodniu przez rządzącą koalicję socjaldemokratyczną znosiło kary za niektóre przestępstwa korupcyjne, m.in. za wręczenie funkcjonariuszom publicznym łapówki w wysokości 200 tysięcy lei, czyli około 190 tysięcy złotych. Taka zmiana prawa uchroniłaby przed pociągnięciem do odpowiedzialności m.in. Liviu Dragnea, szefa koalicyjnej postkomunistycznej partii socjaldemokratycznej. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentują nasi goście. 27 minut do godziny 21. Wojciech Surmacz, komentarze w podsumowaniu dnia. 26 marca odbędzie się referendum gminne, zdecydowała Rada Warszawy. Mieszkańcy stolicy odpowiedzą na pytanie, czy są za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Projekt w sprawie przeprowadzenia referendum złożył szef klubu radnych PO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Przeciwko inicjatywie są m.in. radni PiS. Poseł PiS i autor projektu ustawy metropolitalnej Jacek Sasin uważa, że tak postawione pytanie jest absurdalne. Rada Warszawy chce pytać warszawiaków o to, czy przyłączać gminy do Warszawy. W tym projekcie takiego pomysłu nie ma, nigdy nie było. Ten projekt zakładał zachowanie samodzielności wszystkich gmin tworzących warszawską metropolię. To referendum przegłosowane przez Platformę jest absurdalne. Pytanie jest zupełnie nieprzystające do rzeczywistości, do jakichkolwiek zamiarów, które były w tej sprawie prezentowane. Opozycja zarzuca Prawu i Sprawiedliwości brak konsultacji społecznych projektu. W naszym studiu jest Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i zarazem radny niezrzeszony w dzielnicy Warszawa Śródmieście. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Proszę Pana, jaka jest Pana opinia na temat tego projektu, a przede wszystkim może najpierw, zanim opinię do projektu, to poproszę o komentarz tego propozycji, tej, znaczy uchwały w zasadzie referendum gminnego. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość i Jacek Sasin sami się prosili na taki strzał polityczny. To jest, myślę, w kategoriach walki politycznej, to jest dobry krok ze strony Platformy Obywatelskiej, która pozwala tej partii odzyskać jakby wiatry w żagle, no i prezentować się jako obrońcy samorządności warszawskiej. Ja osobiście również popieram wszelkie formy konsultacji, wszelkie formy pytania mieszkańców o zdanie, tak więc też popieram to referendum, tylko że pytanie jest, czy mamy tak naprawdę nad czym debatować, bo dzisiaj słyszymy, że już Prawo i Sprawiedliwość właśnie z tego pomysłu trochę zaczęło wycofywać. Znaczy z pomysłu wejścia w życie ustawy metropolitalnej. Tak? Znaczy rozumiem, że w tym kształcie. Znaczy ja jestem osobiście zwolennikiem wprowadzenia pewnego zarządu metropolitarnego w aglomeracji warszawskiej. Warszawa nie kończy się na rogatkach, a to, co się dzieje w podmiejskich gminach warszawskich, no często woła o pomstę do nieba. Tutaj myślę głównie o tym, jak w chaotyczny sposób się rozbudowują warszawskie przedmieścia, gdzie nie ma usług, nie ma dostępu do usług publicznych, opieki zdrowotnej, prawda, miejsc pracy, edukacji. Te dzielnice, te osiedla podmiejskie wiszą, mówiąc kolokwialnie, na Warszawie i to jest absolutnie niezrównoważony sposób rozwoju. Mamy. Czy jest sens? Nie, no na pewno jest, oczywiście, że jest sens. Znaczy takie rozwiązania są, na całym zachodzie i całym cywilizowanym świecie wprowadzane. Tak? Obecnie mamy sytuację, że każda gmina właściwie w Polsce prowadzi własną politykę rozwojową. To jest absolutna patologia. No, musi być pewnego rodzaju zarządzanie na poziomie makro, na tym poziomie ogólnym. To tego typu zarządzanie zostało właściwie zlikwidowane w ciągu 25 lat istnienia naszego państwa i efekty widzimy gołym okiem. Z jednej strony niszczenie i degradacja krajobrazu, z drugiej strony chociażby, nie wiem, zanieczyszczenie powietrza ale, i smog. Ale wróćmy na chwilę do tego referendum, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że to referendum z
zostanie w jakiś sposób zablokowane przez wojewodę. Tak, znaczy tutaj myślę, że wojewoda, który oczywiście jest z PiS-u, unieważni tą uchwałę. Wojewoda ma prawo unieważniać, oczywiście jeśli ma podstawę prawną ku temu, każdą uchwałę, którą podejmuje Rada Miasta, więc nie wiem dokładnie, jaki tam jest termin, czy to jest 14 czy 30 dni, które ma teraz wojewoda na to, żeby taką uchwałę unieważnić. No i następnie ratusz prawdopodobnie odwoła się do sądu administracyjnego i potem wojewoda pewnie odwoła się do wyższej instancji, tak więc no znając, nawet jeśli sądy potraktują to priorytetowo, no to szanse na to, żeby takie referendum się odbyło przed wakacjami. Przed wyborami samorządowymi. Przed wyborami samorządowymi myślę, że ma szansę się odbyć. No pytanie, czy no mam nadzieję, że już będziemy znać chociaż kształt tej ustawy, no i liczę na to, że jednak Prawo i Sprawiedliwość zacznie konsultować tę ustawę, a nie tutaj, prawda, ni z gruchy, ni z pietruchy wyskoczył z takim pomysłem. I to tak pomysłem, no mówmy się, no dość dramatycznie zmieniającym ustrój miasta i okolicznych gmin. No Jacek Sasin twierdzi, że to był tylko projekt, że rzeczywiście planowane były konsultacje i no ja się cieszę bardzo, że ten Jacek Sasin tak mówi. Ja, my Jacka Sasina jako Stowarzyszenie Miasto jest nasze zaprosiliśmy na kongres nasz rok temu i rozmawialiśmy właśnie o tym, że Warszawa potrzebuje rozwiązań metropolitarnych, że to jest konieczne dla dobrego rozwoju miasta i wtedy Jacek Sasin mówił o konsultacjach, więc mam nadzieję, że teraz zrobi krok do tyłu i te konsultacje faktycznie się odbędą, bo chyba wszyscy uważamy, że zmiany są potrzebne. No, no oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. A może to było takie rozpoznanie bojem? Pokazanie ustawy i teraz co dalej? No tak? Możliwe, no ale wolałbym, żeby pan poseł nie przyprawił nas wszystkich o zawał serca. Ja tu też mówię oczywiście ze swojej perspektywy, bo moim zdaniem to się skończy oczywiście upartyjnieniem jeszcze większym samorządu warszawskiego. Będziemy mieć na koniec system praktycznie dwupartyjny, gdzie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało, rządziło czy dzieliło się władzą z blokiem opozycyjnym, tak to nazwijmy, a dla takich organizacji jak nasza, ruchów społecznych, niezależnych organizacji, no to będzie bardzo ciężko będzie po prostu funkcjonować i działać. No dobrze, ale przecież nie samym referendum, nie samą ustawą metropolitalną żyje Warszawa, żyje Polska. Dzisiaj kolejne aresztowania w sprawie, w aferze reprywatyzacyjnej tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. Jak pan to postrzega? Czy coś w końcu ruszyło? No na to wygląda, że naprawdę mamy tutaj przełom w tym śledztwie, że z tego, co do mnie dociera i jakby z informacji prasowych również wiemy, że osoby, które zostały zatrzymane tydzień temu i aresztowane, że te osoby, mówiąc znowu kolokwialnie, zaczęły sypać i ten układ reprywatyzacyjny zaczyna się pruć. My nie mamy wątpliwości, że działalność przestępcza, działalność urzędników, no nie mogła być jedynie koordynowana na poziomie Biura Gospodarowania Nieruchomościami, bo no, nie mieli aż takich kompetencji. Wszystkie decyzje, które były wydawane przez urzędników, którzy zostali dzisiaj zatrzymani, bo zostało zatrzymanych dwóch zastępców Biura Gospodarowania Nieruchomościami jeden tydzień temu, kolejny dzisiaj, miało pełnomocnictwa do wydawania decyzji od pani prezydent. I w tym czasie, kiedy doszło do tego przestępstwa, do tej słynnego zwrotu, tej działki Duńczyka przy Pałacu Kultury, prawdopodobnie najdroższej działki w kraju, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz bezpośrednio nadzorowała pracę tego biura. Tak więc nie tylko odpowiedzialność polityczna i moralna spada na panią prezydent, ale również najprawdopodobniej odpowiedzialność karna. Okej, ale jeśli pan mówi o tym, że to nie są bezpośredni sprawcy tego całego procederu, to kto w takim razie stoi w drugim, trzecim rzędzie? Ja nie chcę nazwiskami operować, bo to już może... mam 10 procesów chyba z tego, jak ostatnio liczyłem. No tak słyszałem, ale przy okazji, przepraszam, że przerwę, lista hańby rośnie, to też słyszałem, także ciągle są dopisywane nowe adresy. Tak, znaczy w tej chwili chyba się prokuratura toczy się chyba ponad 100 postępowań dotyczących ponad 200 nieruchomości. Znaczy, to była zorganizowana grupa przestępcza, która działała od bardzo, bardzo wielu lat w Warszawie. Tak naprawdę myślę, że zaczęła się gdzieś tam w połowie lat 90. Mhm. Działała pod parasolem prokuratury, działała pod parasolem polityków. Mówimy tutaj o... Sądów? Myślę, że jest paru sędziów na pewno, którzy mają bardzo wiele na sumieniu w Warszawie. Takich sędziów, którzy na przykład ustanawiali tych kuratorów, prawda, dla ludzi mających po 120-130 lat. Notariuszy to bez wątpienia. Radcy prawni, no całe środowisko adwokackie. No dość powiedzieć, że w tej sprawie Chmielnej 70 z jednej strony beneficjentem zwrotu był szef Okręgowej Rady Adwokackiej, a z drugiej strony też beneficjentem, można powiedzieć, korzyść majątkową odniósł tata tego urzędnika, który został aresztowany, tata, który wcześniej przez chwilę był ministrem zdrowia w rządzie Marka Belki.
to nie są przypadkowe postacie, to są postacie, które bardzo wpływowe i tych, no co tu dużo mówić, no mieliśmy po prostu sytuację, w której mafia w Warszawie funkcjonowała bardzo, bardzo wiele lat i jak wiemy zresztą na całym świecie, mafia operuje, z jednej strony oczywiście zajmuje się takimi rzeczami, nie wiem, jak wymuszenia, prawda, haracze, handel narkotykami, ale ta mafia, która, ta współczesna mafia, no już raczej przerzuca się właśnie na albo na operacje finansowe, albo na handel nieruchomościami. Albo na karuzele VAT-owskie, ale chciałbym o jedną rzecz zapytać, bo w trakcie tego śledztwa bardzo długotrwającego, bo pan w pewnym momencie sam rządowca zamienił się w śledczego. Tak, niestety. Znaczy, stety lub niestety. Znaczy, nie miałem wyjścia. Tak, tak. No, czy pan dotarł do informacji, które by wskazywały na to, że to nie tylko Warszawa, że to również inne miasta? Znaczy, są prawomocne wyroki przecież w Krakowie, gdzie Piotr B. P.S. Łapa, który lider gangu Pruszkowskiego, był skazany prawomocnym wyrokiem za kradzież ponad chyba 100 kamieni, z tego co pamiętam, i został wypuszczony. Tu znowu kamyczek do ogródka sędziów. Dostał wyrok 5 na 10 lat w zawieszeniu, gdzie zeznania świadka koronnego no, jednoznacznie wskazywały na to, że ta osoba nie powinna tak naprawdę no, powinna dostać wyrok przynajmniej kilkunastu lat więzienia. Mamy obecnie w Łodzi, toczą się procesy. No i oczywiście mamy też niewyjaśnioną zupełnie sprawę tak naprawdę tego, co się działo w Komisji Majątkowej, tak? Z Komisji Majątkowej wiemy, że przy udziale byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa wypłynęło kilkaset milionów złotych, tak więc biorąc to wszystko pod uwagę, ja jako socjolog też mogę zaproponować taką teorię, no, że to jednak jest forma uwłaszczenia się nomenklatury, szczególnie tej nomenklatury, której rodowód sięga lat 80. Po prostu zostały sprywatyzowane fabryki, prawda, wszystkie te rzeczy w latach 90. i tak naprawdę co zostało do sprywatyzowania dzisiaj? No, nic nie zostało. No zostały te kamienice do sprywatyzowania. I też resztki, tak, bo ten proces już trwał bardzo, bardzo długo, więc jakby tam, gdzie są niejasne przepisy, tam, gdzie właśnie jest od decyzji, uznaniowych decyzji urzędników, zależą no, losy, przede wszystkim losy tysięcy ludzi, ale też majątek wart miliardy złotych, no to tam zawsze będzie korupcja. A to prawo było tak zrobione, żeby można było po prostu, no mówiąc znowu kolokwialnie, kraść. Było zrobione albo go nie było. Bardzo panu dziękuję za udział w naszych komentarzach. Naszym gościem był Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i radny niezrzeszony w dzielnicy Warszawa Śródmieście. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentują nasi goście. Omówienie funkcjonowania dotychczas przyjętych przepisów oraz plany na bieżący rok. O tym premier Beata Szydło dyskutowała z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem oraz ministrem środowiska Janem Szyszko w ramach cyklu spotkań z szefami poszczególnych resortów. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przypomniał o przyjętych już rozwiązaniach w sprawie zabezpieczenia przed wykupem polskiej ziemi czy omawianym w Sejmie powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodał, że obecny rok także obfituje w wyzwania. Ważne cele na ten rok to wspólne ramy finansowe, tak zwany omnibus pakiet ustaw dotyczący uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Przewidujemy szereg spotkań w ramach Trójkąta Weimarskiego, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, tak aby to stanowisko było wypracowane wspólnie. I ważne zadanie to jest wspólna polityka rolna po roku 2020. Mamy przygotowane stanowisko, rozpoczęły się konsultacje. A w naszym studiu jest pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Panie dyrektorze, może najpierw o tym, co się udało zrobić, czyli o zabezpieczeniu przed wykupem polskiej ziemi. Jak pan ocenia te działania Ministerstwa Rolnictwa? Jak najlepiej. Właściwie wszyscy zdawali sobie sprawę już od dłuższego czasu z tego, że 1 kwietnia 2016 roku kończy się moratorium, które miało ochronić polską ziemię przed wykupem przez obcokrajowców. Więc jakby ten ruch ministerstwa był absolutnie zrozumiały. To jest jak na razie wstrzymanie tak naprawdę na 5 lat. Co będzie działo się z polską ziemią, to się okaże. To się okaże tak naprawdę, kiedy zobaczymy, jak zacznie funkcjonować ten nowy twór, czyli wspomniany przez ministra KOWR. No, o tym za chwilę. KOWR ma tą ziemią gospodarować. W tej sytuacji myślę, że był to naprawdę dobry ruch ministerstwa, który w jakiś sposób realizował także postulaty samych rolników. Rolnicy obawiali się właśnie tego, że obcokrajowcy zaczną wykupować polską ziemię na dużą skalę. Więc moim zdaniem był to... Takie cięcie było niezwykle potrzebne, ale były też głosy rolników, którzy trochę narzekali, bo jednak ci... obcokrajowcy płacili najwięcej. No tak, natomiast ta ziemia nie byłaby już tak naprawdę ziemią polską. Minister rolnictwa niejednokrotnie podkreślał, że
ta ziemia jest ważna. On tutaj parafrazował niejednokrotnie słowa Marka Twaina. Zgadza się. I wydaje mi się, że to jest skądinąd dobry kierunek. Tak, jest teraz przesłanie. Polskie rolnictwo ma cały czas pewien problem, jeżeli chodzi o konkurencję z krajami Europy Zachodniej, choćby. A żeby uniknąć takiej sytuacji, jaka ma miejsce obecnie, na przykład na Ukrainie, gdzie ukraińskie grunty wykupywane są niezwykle namiętnie przez choćby Chińczyków, no, to można powiedzieć, że masowo. Tak, zgadza się. Choć oni robią to naprawdę z dużą dozą namiętności. W każdym razie, do czego dążę? Chciałbym, aby ten polski kapitał pozostał jednak w polskich rękach i myślę, że podobne priorytety ma na myśli minister rolnictwa, kiedy mówi o polskiej ziemi. Jasne. No to przejdźmy teraz do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Projekt, który też chyba trochę budził kontrowersje, ale jednak odebrany został bardzo pozytywnie. Tak. Premier Beata Szydło mówiła w kampanii wyborczej, że Prawo i Sprawiedliwość chce odchodzić troszkę od tego wysokiego cały czas poziomu biurokratyzacji w Polsce. KOWR jest takim krokiem naprzód. Tak naprawdę likwidacja ANR i ARR, czyli Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Połączenie tych agencji, tak? Trochę. Tak, zasadniczo tak, choć część z kompetencji zostanie przekazane ARiMR-owi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydaje mi się, że KOWR-y będą pełniły bardzo ważną rolę, ponieważ pozwolą być bliżej rolnika. Rolnik nie będzie miał już takiej zagwozdki, a gdzie udać się, kiedy trzeba dostać jakieś dofinansowanie, na przykład z funduszy unijnych, czy będzie to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy Agencja Nieruchomości Rolnych. Zgadza się. KOWR-y ten problem zlikwidują. Poza tym gospodarowanie ziemią rolną. Minister mówił także o stawianiu na odnawialne źródła energii, tym także ma zajmować się KOWR. Ma przejąć pewne kompetencje Agencji Rynku Rolnego, właściwie zdecydowaną większość, te, które były nastawione na promocję polskich produktów rolno-spożywczych zarówno na wewnętrznym rynku, jak i na tym rynku zewnętrznym. Stąd też te priorytety, które zwłaszcza na sam eksport wskazywało Ministerstwo Rolnictwa, rynki, które już mamy zagospodarowane, ale także te nowe, tutaj mowa o Arabii Saudyjskiej, o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o Białorusi, o Stanach Zjednoczonych, o Kanadzie, Afganistanie. Nie trudno zauważyć, że są to rynki spoza Unii Europejskiej. Ja się bardzo cieszę, że my się właśnie na te rynki otwieramy. Stwarzamy sobie możliwość utrzymania albo stworzenia pewnych rynków zbytu, które z którymi mógłby być problem w sytuacji pewnych problemów wewnętrznych samej wspólnoty, mówię to oczywiście o Unii Europejskiej. Dobrze, to uporządkujmy trochę, żeby nasi słuchacze mieli mniej więcej, czy zróbmy im taką topografię. Jak rozumiem, z likwidacji, czy z połączenia ANR-u i ARR-u powstają KOWR. Zgadza się. Powstaje KOWR. Sam pan powiedział, że część kompetencji obu tych agencji przechodzi do ARiMR, czyli do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Głównie te kompetencje, które związane są z realizacją płatności unijnych. A no właśnie. I to jest ten dobry wkład, który ma posłużyć uporządkowaniu i usprawnieniu dotacji dla rolników? Sądzę, że tak. Rolnicy nie będą mieli problemu z tym, do kogo się zwrócić. To jest element... Bo do tej pory to było rozsiane na trzy agencje, tak? Jak rozumiem. Zasadniczo na dwie. Okay. Jeżeli chodzi o realizację samych płatności, była to Agencja Rynku Rolnego, ale także właśnie wspomniany przez pana ARiMR. To jest, jak mówię, szereg działań, które są sposobem na realizację pewnej szerokiej koncepcji. Podobny zabieg dzieje się w przypadku inspekcji sanitarnej oraz inspekcji weterynaryjnej. Tutaj ma być stworzony również jeden wspólny ośrodek, który będzie czuwać nad bezpieczeństwem żywności. Więc Ministerstwo Rolnictwa, minister Jurgiel dążą do pewnych uproszczeń, właśnie do zmniejszenia tego poziomu biurokratyzacji po to, aby te niezwykle zawiłe kwestie prawne, kwestie związane z bezpieczeństwem żywności, kwestie związane z płatnościami, były bliżej tego rolnika. Cały czas to podkreślam, cały czas to słowo bliżej, z tego względu, że są to kwestie naprawdę niezwykle, niezwykle zawiłe. Polski rolnik powinien skupić się na tym, jak efektywnie uprawiać swoją ziemię, jak hodować, aby były z tego określone korzyści, a nie na tym, aby tonąć w kolejnych tonach papierów. I myślę, że to jest całkiem solidny krok naprzód. Pytanie trochę jakby z innej beczki, ale jednak związane z tym. Jak pan myśli, czy jak zostanie rozwiązana kwestia personalna? Czy dojdzie do jakiejś unii personalnej między załogami, tak to powiedzmy, ANR-u i ARR-u? Czy ci ludzie zostaną wchłonięci do KOWR-u? A jeśli tak, to kto zostanie szefem? To trudne pytanie.
stanie. Kuluarowo oczywiście mówi się o pewnych nazwiskach, ja wolałbym tych nazwisk nie zdradzać. Oczywiście to żadna też tajemnica, że będzie połączenie tych ekip, będzie połączenie tych załóg. Trudno jest rezygnować z pewnego doświadczenia, które zostało już wypracowane przez lata działalności. To absolutnie, absolutnie naturalne. Natomiast faktem jest, że nastąpi pewna redukcja zatrudnienia. KOWR ma zatrudnić około 1000 osób. To jest redukcja w granicach 30% względem tego, co obecnie mamy w ANR-ze i w FR-ze. W perspektywie dekady ma być to, mają być to chyba około miliardowe oszczędności. To nie jest tak dużo, 100 milionów na rok, natomiast jednak jest jakiś kamyczek, jakiś pewien krok naprzód dla naszego budżetu. No dobrze, to ja wrócę jeszcze do tych, może nie będę pytał o nazwiska, ale może zapytam tak. Czy to będzie jedna z dwóch osób, które dzisiaj zarządzają ANR-em i ARR-em, czy to będzie zupełnie ktoś nowy, trzecia postać, która się pojawi i zaskoczy wszystkich? Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Okej, okay. Dobrze, to jeszcze może chwilę porozmawiajmy o tym, jakie wyzwania przed ministrem rolnictwa w tym roku, no bo jak sam powiedział, że obecny rok obfituje w wyzwania i dużo przed nim roboty. Tak, oczywiście wspomniane KOWR-y plus jedna inspekcja bezpieczeństwa żywności, ale są jeszcze pewne kwestie, które są nieco niezależne od ministerstwa. Myślę o tych problemach, które już pojawiały się w roku 2016, wcześniej 2015-2014. Na pierwszy ogień oczywiście pójdą problemy związane z klimatem. W tamtym roku w styczniu mieliśmy duże przymrozki, mało śniegu, niestety część upraw tego nie przetrwała. W tym roku prawdopodobnie będzie podobnie. Potem przychodzi okres suszy. On właściwie pojawia się, o czym informuje Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Pojawia się w Polsce cyklicznie, rok w rok, więc będą to ponownie gigantyczne straty dla rolników i tutaj znów ministerstwo będzie musiało uruchomić całą linię rekompensat. Oczywiście, że dobrze, że takie rekompensaty są. No ale jeszcze dwa duże problemy, z którymi będzie borykać się polska hodowla, mianowicie ASF. Mhm. ASF to cały czas kłopot, z którym trudno jest sobie poradzić. Wydaje się, że jest to taka prosta sprawa, no nie do końca. Wszyscy mówią, że remedium na te problemy może być odstrzał dzików. No cóż, powstaje wtedy takie zjawisko jak nisza ekologiczna. Nie wiadomo skąd te dziki wówczas do Polski by napłynęły. A napłynęłyby na pewno, nie wiadomo czy ponownie nie byłyby zarażone ASF-em. Jedyne co tak naprawdę może zrobić ministerstwo to bardzo restrykcyjne przestrzeganie, nadzór nad bardzo restrykcyjnym przestrzeganiem zasad bioasekuracji. No i to samo dzieje się w przypadku drugiego wielkiego kłopotu, czyli ptasiej grypy. Tak naprawdę trudno jest to kontrolować, bo ptasia grypa przenoszona jest przez ptactwo również dzikie. No i teraz, co powinniśmy zrobić w tym momencie, kiedy na przykład gęsi w tym momencie powinny zajadać się zielonką, a gospodarze nie mogą tych gęsi wypuścić na zewnątrz. Więc takie problemy będą się niestety piętrzyć i wydaje mi się, że tutaj ministerstwo i tak robi co może. Z tymi problemami boryka się zasadniczo cała Europa, a wciąż nie mamy pełnych danych co do sytuacji ASF-u i ptasiej grypy na wschodzie. Myślę tutaj o takich rynkach jak Białoruś czy Ukraina. Te dane są wciąż niepełne i wciąż niepotwierdzone. Jeszcze tylko mam prośbę, żeby pan rozwinął skrót ASF naszym słuchaczom, bo myślę, że nie tak, wszyscy tak. Jest to afrykański pomór świń, choroba, która dla człowieka jest tym groźna, natomiast niestety konsekwencją tego jest znaczne zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej. Jasne. Wśród tych wyzwań na ten rok, o których rozmawiamy, nie wymienił pan być może też chyba sporego wyzwania, tak mi się wydaje przynajmniej, nie tylko na ten rok, to było też wyzwanie w roku ubiegłym, czyli embarga. No tak, tutaj problem będzie się niestety utrzymywał, szczególnie w kwestii Rosji. Będzie się pogłębiał? Myślę, że tak. Problem będą mieć ponownie sadownicy. Jest duży problem. Ministerstwo pomaga jak może, choćby uruchamiając różnego rodzaju programy dla szkół, gdzie rozdawane są jabłka, które wcześniej kupuje się oczywiście od polskich producentów. Natomiast tych rynków zbytu jest mało. Gigantyczne ilości jabłek wciąż przechowywane są w polskich chłodniach i tak naprawdę, kiedy zamknięty jest rynek rosyjski, no to sadownicy mają związane ręce. Tutaj rzeczywiście, choć embargo to jedna sprawa, ale wspomnieliśmy jeszcze o czymś bardzo istotnym, mianowicie o umowie CETA. Właśnie. O umowie CETA. Myślę, że rok 2017 może być rokiem pewnych zagadek związanych z tą umową. Dużo się też może wyjaśnić. Zastanawiam się cały czas, czy ta umowa będzie dla Polski korzystna, czy nie. Trudno powiedzieć, natomiast cały czas boję się tego, że polski rynek rolny nie jest w stanie konkurować z gigantycznymi producentami zza oceanu, jeżeli weźmiemy pod uwagę choćby samą wielkość gospodarstw. W
Polsce to jest nieco ponad 10 hektarów. W Kanadzie, tutaj głównie Kanada jednak jest brana pod uwagę. Średnia wielkość gospodarstwa to mniej więcej 100 hektarów. Przepaść. No cóż, to jest 90 hektarów różnicy. Oczywiście to wiąże się z gigantyczną różnicą w produktywności, także gigantyczną różnicą w mechanizacji. Choćby kiedy porównamy polski rynek rolny do rynku Europy Zachodniej, niemieckiego, holenderskiego, no to mamy różnicę w produktywności gospodarstw mniej więcej na poziomie 1/3. W przypadku Kanady jest to jeszcze więcej. Trudno jest konkurować polskiemu rolnikowi, gdzie w Polsce zaledwie 30% gospodarstw około ma powyżej 50 hektarów, z gospodarstwami kanadyjskimi, gdzie pola, dajmy na to kukurydzy, rozciągają się na odległości, gdybyśmy to mieli przymierzyć do polskich warunków, jak między Warszawą a Łodzią. Takie pola są w Kanadzie. Ja oczywiście jako taki Polak naiwny, który się nie zna na rynku rolniczym, zawsze mogę powiedzieć, no ale przecież możemy konkurować tym, że nasze pożywienie jest zdrowsze. Oczywiście, że tak. Naturalnie, choć dalej nie wiem, jak będzie rozwiązywała się sprawa GMO. Natomiast, cóż, umówmy się, Polacy nie mają zbyt grubych portfeli. Kiedy będą mieli do wyboru polski produkt wyższej jakości albo produkt tańszy, który przypłynie z Kanady, który nawet mimo tego, że trzeba pokonać pewne ceny związane z samym transportem, będzie jednak tańszy. Jestem niestety święcie przekonany, że Polacy, mimo usilnych działań promocyjnych, jeżeli chodzi o polskie produkty rolno-spożywcze, wybiorą ten tańszy wariant. A ja jednak się będę upierał przy tym, że wybiorą polskie. Bardzo dziękuję. Oby tak było. Oby tak naszym było, panie naszym gościem w studiu był pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. To było podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Żegnam się z państwem, Wojciech Surmacz. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Reklama. Media, internet dla firm, słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty i nie dziękuj proszę. Za 1 złoty. Internet przynoszę. A, to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Czary, niskie ceny, Media Expert. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Kijewski sam przedziera się za Gna Dudaszka. Jest strata na rzekie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót. I leci. I Samba chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości Łodzi. Dalej Polki. Dalej do przodu. Podpychajcie. Równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Autopromocja. Minęła godzina 21. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Zakończyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Warszawy w sprawie reprywatyzacji. Wiceprezydent PAL przyznał, że były nadużycia. Twarde stanowisko Unii Europejskiej wobec Rosji. Wspólnota nie zamierza znosić sankcji nałożonych za agresję na Ukrainę. Nowy zarząd Polskiego Radia będzie prawdopodobnie dwuosobowy, powiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Lichocka. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Głosami radnych Platformy Obywatelskiej odrzucone zostało stanowisko, w którym radni mieliby wezwać prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz do podania się do dymisji. Tym samym zakończyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Warszawy w sprawie reprywatyzacji. Wcześniej Rada Warszawy głosami PO przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia 26 marca referendum w sprawie zmian w ustroju Warszawy i zmiany jej granic. W porządku obrad znalazła się m.in. informacja miasta w sprawie audytu reprywatyzacyjnego oraz dane w sprawie konkretnych osób odpowiedzialnych za niejasne zwroty nieruchomości. Wiceprezydent Warszawy Witold Pal przyznał, że były nadużycia przy reprywatyzacji. Myślę, że czeka nas jeszcze większa dyskusja, rozliczenie z przeszłością. Przedstawiony przeze mnie audyt nie budzi wątpliwości, że w tych sprawach w każdym okresie obowiązywania tych procedur dochodziło do nadużycia ze strony również urzędników.
były zaniechania ze strony instytucji państwa. Niestety, jeżeli nie zmienimy prawa, takie sytuacje w dalszym ciągu będą się powtarzały. Cezary Jurkiewicz, przewodniczący klubu radnych PiS, mówi, że jest cały czas duży problem w tej sprawie. Po raz pierwszy usłyszeliśmy z ust kogokolwiek z Platformy Obywatelskiej. Pan wiceprezydent Palk powiedział, że gdyby nie pomoc ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz współpraca z prokuraturą, to nadal nie byłoby zatrzymanie. Natomiast nie ma zupełnie zgody po stronie Platformy Obywatelskiej do przyznania się do tego, że brak nadzoru pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz przyczynił się do tego, że jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Tym samym widzimy, że jest to słynne hasło murem za Hanką. I chyba tak dalej to trwa. Dziś rano CBA zatrzymało kolejne 3 osoby, którym mają być postawione zarzuty w związku z warszawską reprywatyzacją. Unia Europejska podtrzymuje twarde stanowisko w sprawie Rosji oraz jej agresji na wschodniej Ukrainie i nie zamierza znosić sankcji. To stanowisko ministrów spraw zagranicznych 28 krajów, którzy spotkali się w Brukseli. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski powiedział dziennikarzom, że w tej sprawie jest jedność w Unii Europejskiej. Przyznał